Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Dzień dobry Państwu. Po kilku miesiącach przerwy w końcu mamy okazję spotkać się z Państwem w tradycyjnej formie i porozmawiać o tym, co czeka nas w najbliższych miesiącach, ale nie tylko. Dziś zaproszenie do naszej dyskusji przyjęli prezes klubu piłkarskiego GKS Tychy S.A. Leszek Bartnicki. Dzień dobry, witam. Trener Artur Derbin. Dzień dobry. Oraz zawodnik Konrad Jałocha. Dzień dobry. Prezesie, zanim o tym, co przed nami, cofnijmy się do tego, co działo się w ostatnich tygodniach i miesiącach, bo jeden z najlepszych sezonów w historii GKS-u Tychy, jeśli chodzi o pierwszą drużynę, trzecie miejsce zespołu rezerw i Centralna Liga Juniorów, która jeszcze na dwie kolejki przed końcem miała szansę nawet na awans. Po meczu z Górnikiem Łęczna pewnie było rozczarowanie, ale z perspektywy czasu chyba sezon udany. No tak, chociaż tak naprawdę w tym, co powiedziałeś, zawiera się tak wiele wątków, że pewnie po kolei każdy trzeba by było rozwinąć. Tak, to prawda, to tak naprawdę od momentu spadku ponad 40 lat temu GKS-u Tychy z Ekstraklasy nigdy się nie zdarzyło, żeby GKS na zapleczu Ekstraklasy zajął tak wysokie miejsce jak trzecie. Sprawdzałem, raz było trzecie, ale wtedy zaplecze Ekstraklasy było podzielone na dwie grupy. Także no, patrząc na to, oczywiście był to bardzo dobry wynik i gdybyśmy mówili o Igrzyskach Olimpijskich, to mielibyśmy brązowy medal, emeryturę olimpijską i moglibyśmy spać spokojnie. Natomiast zgadza się, po ostatnim gwizdku czy po tym ostatnim rzucie karnym w meczu z Górnikiem Łęczna, no to był bardzo trudny czas. Mieliśmy okazję wszyscy tutaj trzej być w szatni. Zazwyczaj to, co w szatni, to zostaje w szatni, ale myślę, że to nie jest jakąś wielką tajemnicą, że naprawdę rzadko się widzi naraz tylu facetów, którzy mają łzy w oczach. A jak facet płacze, to znaczy, że rzeczywiście jest coś, co naprawdę go do tego płaczu zmusiło. I te pierwsze dni były bardzo trudne. My czuliśmy się tak naprawdę tak, jakbyśmy, nie wiem, niemalże spadli z ligi. Bo wiemy, jak blisko było tego celu. Najpierw poprzez bezpośredni awans, później grając baraże, i to był bardzo, bardzo trudny dla nas czas. I po takim momencie wcale nie jest tak łatwo się podnieść, żeby gdzieś znowu tę radość, tę chęć do tego, co się robi, znaleźć. Ja powiedziałem takie słowa w szatni, że ciężko jest tak na poczekaniu coś mądrego wymyśleć, ale powiedziałem wtedy chłopakom, że dwa zespoły, które w zeszłym sezonie odpadły w barażach, czyli Radomiak i Termalika, w tym roku awansowały bezpośrednio. I myślę, że to jest jakiś też drogowskaz, jakieś też w tym wszystkim pocieszenie, że nawet to, co nam się nie udało, to nie znaczy, że to nie może być etap do tego, żeby ten szczyt, o którym gdzieś tam mówiliśmy od iluś miesięcy, jeszcze zdobyć, bo on cały czas do zdobycia jest. Natomiast to też ważne, co powiedziałeś, bo oczywiście pierwszy zespół to jest to, co widzimy najbardziej, na co wszyscy zwracają najbardziej uwagę, natomiast GKS Tychy to nie jest tylko pierwszy zespół. I rzeczywiście po raz pierwszy w historii w Tychach była Centralna Liga Juniorów i myślę, że jak na Beniaminka bardzo dobry występ, bo wygrane mecze z Rakowem Częstochowa, z Górnikiem Zabrze, z Zagłębiem Lubin, rzeczywiście jeszcze dwie kolejki przed końcem były nawet szanse na to, żeby wygrać tę grupę CLJ-ki i powalczyć w półfinale Mistrzostw Polski. Tak czy inaczej myślę, że bardzo dobry wynik i to nie przypadek, że z tej drużyny CLJ-ki czterech chłopaków pojechało na obóz z pierwszą drużyną, a jeszcze jeden też gdzieś tam treningi w tym okresie letnim zaliczył z pierwszą drużyną. Rezerwy, które zakończyły sezon w czwartej lidze serią 13 zwycięstw z rzędu, zakończyły na trzecim miejscu, a grali tam praktycznie sami młodzieżowcy. Także no myślę, że tych powodów, żeby ocenić poprzedni sezon pozytywnie, nie brakuje, choć no, zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że jesteś w sporcie tak dobry jak twój ostatni mecz. No a dla nas ten ostatni mecz gdzieś skończył się łzami. Ale to jeszcze nie jest koniec. Trenerze, za nami okres przygotowawczy, jakby trener te ostatnie tygodnie, które były bardzo krótkie, podsumował i czy to był
najkrótszy okres przygotowawczy trenera dotychczasowej karierze. Dzień dobry raz jeszcze. Co do tego okresu przygotowawczego, wszystko jakby rozpoczęło się z ostatnim meczem. Tutaj akurat prezes w taki bardzo fajny sposób to zobrazował, jakie emocje były w nas po ostatnim meczu. Natomiast już na drugi dzień usiedliśmy sobie wspólnie i zaczęliśmy sobie dyskutować nad konstrukcją nowego zespołu i też planowaliśmy przy okazji nasz okres przygotowawczy. I takim głównym pierwszym czynnikiem, który braliśmy pod uwagę, było zoptymalizowanie czasu przerwy i tego okresu przygotowawczego, a więc dni od ostatniego meczu ligowego z Łęczną do pierwszego, który, jak już wiemy, na ten moment gramy z ŁKS-em. Podzieliliśmy to tak, że ten okres przygotowawczy przypadł na 4 tygodnie. On jest jakby nieco dłuższy niż w zeszłym roku o ten 1 tydzień, ale w zeszłym roku jeszcze dodatkowo doszedł mecz pucharowy w międzyczasie. Teraz akurat ten czynnik nam odpadał. To była jedna rzecz. Druga rzecz, transfery. Dyskutowaliśmy na temat oczywiście odejść i dyskutowaliśmy na temat przyjść zawodników, na których pozycjach potrzebujemy wzmocnień, gdzie potrzebujemy rywalizacji. I tutaj też jednym z tych czynników było to, że Kargulewicz i Kacper Piątek na ten sezon już bez statusu młodzieżowca, więc to był priorytet i tutaj starania działu scoutingowego w postaci transferu Koziny. Mamy też do rywalizacji naszego wychowanka Michała Staniuchę. Chcieliśmy również przyjrzeć się młodym zawodnikom z Akademii, ale albo jakieś urazy, albo jeszcze po prostu nie ten moment, nie ten czas i ci zawodnicy w dalszym ciągu są pod obserwacją, są w drugiej drużynie, ale też w tych pewnych momentach zapraszamy ich, żeby cały czas obcowali z pierwszą drużyną. Dalszymi posunięciami były transfery na pozycję numer 9. Tomasz Malec, który przyszedł do nas jeszcze przed okresem przygotowawczym, to też na pewno komfort dla nas, natomiast Gracjan Jaroch całkiem niedawno do nas dołączył, więc też potrzebuje troszkę czasu na to, żeby się tutaj odpowiednio wkomponować, aczkolwiek już w ostatnim meczu kontrolnym pokazał też bardzo fajne sygnały, że będzie można z powodzeniem na niego liczyć w tym sezonie. Co do transferów, oczywiście też trzeba byłoby tutaj nadmienić o zawodnikach, którzy od nas odeszli. Też takie trudne decyzje dla nas, ale tym zawodnikom z tego miejsca dziękujemy i oczywiście życzymy im tutaj również z tego miejsca powodzenia. To był kolejny etap, który musieliśmy rozstrzygnąć i takim ważnym również elementem było samo przygotowanie zespołu do zbliżającego się sezonu. Tego czasu, jak wspomnieliśmy, za wiele nie było i trzeba było to wszystko zoptymalizować, a więc dotknęliśmy według nas te najwłaściwsze treści w tym okresie przygotowawczym, w procesie treningowym. Mogliśmy też rozgrywać mecze kontrolne, gdzie sprawdzaliśmy i dyspozycje poszczególnych zawodników i chcieliśmy wdrażać też tych zawodników, którzy do nas doszli. Też przyglądaliśmy się, jak reagują na bodźce treningowe. Więc myślę, że samych meczów kontrolnych też możemy być zadowoleni. Sporo lekcji, sporo wniosków wyciągnęliśmy z tych meczów i też klub, trzeba tutaj nadmienić, umożliwił nam wyjazd na zgrupowanie. Także to też pozwoliło i scalić zespół i też pozwoliło obcować ze sobą, też przedyskutować wiele tematów, mając chłopców 24 godziny praktycznie do dyspozycji. Więc myślę, że też ten czas wykorzystaliśmy bardzo właściwie. No i przyszedł już właściwie moment na to, żeby jesteśmy praktycznie bezpośrednio przed meczem inaugurującym rozgrywki z ŁKS-em. Już praktycznie bezpośrednie takie przygotowanie pod przeciwnika.
ostatnie szlify i czekamy już z niecierpliwością na mecz z UKS-em. Konrad, oglądając pierwszą kolejkę Ekstraklasy, nie miałeś takich myśli, że zamiast do sobotniego sparingu z GKS-em Jastrzębie powinieneś przygotowywać się do meczu z Krakowią, czy po prostu to, co wydarzyło się już w szatni, zaraz po meczu z Łęczną, odcięliście grubą kreską? Na pewno takie myśli były, że fajnie by było przygotowywać się do meczu ekstraklasowego. Ale niestety tak się nie stało i trzeba to po prostu odciąć grubą kreską, skupić się na tym, co jest przed nami. A przed nami jest mecz z UKS-em i chcemy po prostu wszystko zrobić, żeby dobrze zacząć ten sezon i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i zobaczymy, jak dalej będzie to się układało. Dziękuję bardzo. Teraz czas na Państwa. Poprosimy o zadawanie pytań. Jurek Dusik, Katowicki Sport. Okienko transferowe wiemy, że jeszcze przez ponad miesiąc jest otwarte, tak? A dla zawodników, którzy nie będą mieli ważnych kontraktów, nawet dłużej. Do zamknięcia okienka transferowego to przed nami jest jeszcze wiele kolejek do rozegrania i te kolejki też nam pewne rzeczy mogą pokazać. Wiemy, że sport jest też taki, że ktoś może od nas odejść. Wiemy, że może się wydarzyć kontuzja, która nas na przykład zmusi do tego, żeby po kogoś sięgnąć. Natomiast no też gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, też trener mówił o tym, że dwóch naszych zawodników ważnych straciło status młodzieżowca. Od przybytku tych młodych piłkarzy też głowa nie boli i ewentualność taka, że jakiś młody zawodnik jeszcze do nas dołączy, jest. Natomiast tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć, także definitywnie na pewno nie powiem, że nie wiem, drzwi do klubu dla nowych zawodników są zamknięte. Natomiast uważam, że no, na ten moment przygotowujemy się do najbliższych meczów w takiej kadrze, jaka jest. Czy o celach to ja ostatnio słyszałem, że od niektórych polskich sportowców, co jechali na igrzyska, że jadą po złoty medal, a drużynie, choćby koszykarzy, nie udało się z grupy wyjść, gdzie wychodziło 6-8, więc mówienie o celach to jest fajna rzecz, natomiast to jest fajna przede wszystkim dla dziennikarzy, dla kibiców, bo my gdzieś tam sami w sobie wiemy o co chcemy grać. No też zdajemy sobie sprawę z tego, że trzecim miejscem w poprzednich rozgrywkach my zawiesiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, tak? Przed poprzednim sezonem mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy w końcu liczyć się w walce awans do Ekstraklasy, czego w Tychach nie było wiele lat. Chcielibyśmy przynajmniej załapać się do baraży, to się udało. No, jeżeli zajęliśmy trzecie miejsce w poprzednim sezonie, to czegokolwiek my byśmy nie mówili, to i tak inni nas będą też stawiać na pewno w gronie tych zespołów, które i w tym sezonie będą się biły o czołowe lokaty. Oczywiście marzeniem dla nas wszystkich, bo jesteśmy ludźmi ambitnymi, jest, żeby w tej Ekstraklasie z GKS-em Tychy się znaleźć, ale też zdajemy sobie sprawę, że takie plany są też w wielu innych zespołach i kadry wielu innych zespołów też zostały zmienione, wzmocnione, także na pewno tych chętnych, żeby powalczyć o te dwa miejsca do bezpośredniego awansu i o to trzecie z baraży też będzie wielu. Natomiast no, mówię, my sami poprzednim sezonem chyba wyznaczyliśmy sobie w dużej mierze cele, tak? Wie pan co, to była jedna z takich trudniejszych nocy po tym meczu z Łęczną. Natomiast właśnie potrzebowaliśmy też takiego oczyszczenia i ta rozmowa też nam dużo dała, bo po
zakończonym już dla nas sezonie, gdy te emocje już tak opadły, jak podsumowaliśmy sobie to tak na chłodno, to naprawdę okazuje się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Oczywiście ona nie była zwieńczona tym konkretnym osiągnięciem konkretnego celu, natomiast z perspektywy tych ostatnich lat to powalczyliśmy i daliśmy taką już namiastkę takiej prawdziwej walki o ekstraklasę. Czy wróciliśmy silniejsi? Oczywiście, bo takie porażki najbardziej człowieka wzmacniają. Potrzeba było chwilę na taką żałobę, na te przemyślenia, na opanowanie sobie tych emocji, ale potem właśnie podsumowując to wszystko, że na koniec okazuje się, że wykonaliśmy kawał roboty, że idźmy tą drogą. Spróbujmy raz jeszcze powalczyć, już nie powiem o nasze marzenia, bo to tak górnolotnie brzmi, po prostu zamieńmy je na cele i próbujmy powalczyć o te cele, tylko lepiej. No zdecydowanie, choćby fakt, że pewnie gdybyśmy taki sezon pod względem sportowym zaliczyli, nazwijmy to normalnych warunkach, to pewnie na wielu meczach byśmy tutaj mogli się cieszyć z dużej frekwencji i ze sporej grupy kibiców, co też oczywiście przekładałoby się na budżet klubu. Wiemy też, że wiele sektorów gospodarki też ucierpiało. Na pewno to był trudny sezon i myślę, że nie tylko dla GKS-u Tychy, ale dla większości klubów piłkarskich w Polsce, aczkolwiek mówię, pewnie piłka nożna to jest najważniejsza z rzeczy nieważnych, bo pewnie też poważniejsze działy gospodarki ucierpiały. Natomiast no cóż, no my jakoś tam musieliśmy przez to przejść i światło się pali, woda się w kranie leje, także jeszcze chyba nie jest tak źle. Nie jest tak źle na pewno. Już wspomniałem o tym, że też mieliśmy możliwość pojechać na zgrupowanie, a to też wcale nie jest oczywiste, aczkolwiek na tym poziomie centralnym uważam, że to są standardy. Natomiast mimo wszystko to świadczy o tym, że w klubie jest ok. Jest ok również pod względem transferowym. Dobraliśmy na ten moment zawodników takich, o takim profilu, których po prostu potrzebowaliśmy. Atmosfera w szatni, myślę, że wszyscy już ochłonęli po tym meczu z Górnikiem Łęczna i tak jak już wcześniej powiedziałem, nie ma co do tego wracać, trzeba to po prostu odciąć i trzeba skupić się na tym, żeby właśnie nowy sezon był takim, znaczy początek tego sezonu, start był takim dobrym prognostykiem na cały sezon i tyle. No, atmosfera będzie się robiła, jak będzie wynik, a teraz na pewno był za nami trudny moment, ale stajemy na nogi i myślę, że będzie wszystko dobrze. Co do nowych zawodników, to szybko się wkomponowali do zespołu i nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą chyba nigdy większego problemu nie było, żeby nowy zawodnik się nie wkomponował i nie przyzwyczaił do standardów, jakie funkcjonują w szatni w GKS-ie. Mecz z ŁKS-em. Od razu na dzień dobry spotyka się dwóch rannych po ostatnim sezonie. Biorąc pod uwagę analizę przeciwnika, biorąc pod uwagę fakt, trzeba było się jakby pochylić nad tym tematem nieco głębiej z racji tego, że zaczęli pracę z nowym trenerem Kibu Wikunią, z którym też miałem okazję się poznać bliżej. Też trzeba było się przyjrzeć, jaki sposób będą preferować w najbliższym sezonie. Jeżeli chodzi o ofensywę tego zespołu,
za wiele się nie zmienia, bo to jest ich jakby największa siła, największa broń, mają ku temu sposobność, czyli też i zawodników na tych ofensywnych pozycjach, ale i nie tylko, bo chociażby tutaj takie zapytanie o Bartka Szeligę, który miał tutaj bardzo dobry sezon i dobrze wiemy, jak był też pożyteczny w atakach, czyli w ofensywie. I to jest tak jakby ich największa siła tego zespołu. Dużo rotacji, spora mobilność, dużo kreacji w tym wszystkim, więc na to na pewno musimy być przygotowani, ale też chcemy zaprezentować, dać coś od siebie. I znowu się tutaj jakby powtórzę, bo chciałbym, żeby to były konkrety. No to ciekawe pytanie. To zostałem jakby zaskoczony, bo pewnie sporo było tych pozytywów. To chyba powiem o tym takim ostatnim, najbliższym z udziałem młodych zawodników, z którymi tutaj jakby najwięcej im poświęcamy czasu w tym ostatnim okresie. I chociażby z analizy pewne deficyty, które mają. Staramy się popracować dodatkowo z nimi po zajęciach i chociażby ostatni mecz co do niektórych zawodników pokazał, jak szybko przyswajają wiedzę i to naprawdę jest pozytyw. Dobrze wiemy, że młody zawodnik też potrzebuje wsparcia, też potrzebuje czasu i my też dopomagamy im poprzez analizę, poprzez właściwy trening i też poprzez ten proces treningowy, ale najważniejszą w tym momencie rzeczą jest właśnie mecz kontrolny, a już za chwilę mecz mistrzowski. Ja mam po meczu z Pogonią na pytanie, czy Podolski zdobędzie 15 punktów w gardyjskiej punktacji. Powiedział tak. Czy tym krokiem Tomasz Malec w punktacji gardyjskiej zdobędzie 20 punktów w swojej karierze? Prezes tutaj już mówił o olimpiadzie, natomiast ja nie będę tak pesymistycznie do tego podchodził. Oczywiście Tomkowi tego wszyscy życzymy tutaj, i sztab, i drużyna, i kibice zapewne, żeby tak się stało. Ale też w tych meczach kontrolnych jakby to potwierdza, że ma zmysł do strzelania bramek. Takiego zawodnika też poszukiwaliśmy, szukaliśmy i widać w jego oczach tą determinację, co bardzo cieszy. I mogę tylko powiedzieć, że pewnie Tomek będzie do tego dążył, my będziemy go w tym wspierać i tego sobie po prostu życzymy. Nie, nic się nie zmieniło, sam jestem zaskoczony, co tutaj robię. Kryterium wzrostu wzięliśmy pod uwagę, najwyższy. Siedzę i słucham, co trener i prezes ma do powiedzenia. Tak, tak. Już nie będę musiał oglądać konferencji, tylko już mam ją na żywo po prostu. Ja dodam tylko, że Konrad tutaj twierdził przed wejściem, że jest pierwszy raz i po prostu też nawet teraz może zbierać takie doświadczenie. Ale nic się nie zmienił, jeżeli chodzi o lata drużyny, tak? Ta trójka. Tak, tak, nic się nie zmieniło. Jałocha, Maciek, Manika, Konrad Jałocha. Takie kolejności. Tak. Okej, na jasność. Czy jakiś cel na ten sezon? Ilość meczów bez puszczonej bramki, czy ilość bramek, ewentualnie granica puszczonych bramek? Tak, jakie założenie zostało zrobione z trenerem? Założyliście się o jakiś koniak? Czy to... Znaczy nie, już tak jak kiedyś powiedziałem, że już nie zakładamy się o nic konkretnego, bo później to się źle jakby skończyło. Czy źle, może nie źle, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. A na pewno cele są jakieś wyznaczone, ale takie bardziej indywidualne moje. Na pewno będę chciał poprawić wynik z zeszłego sezonu, czyli było 12 czystych kąt, 28 puszczonych bramek i chciałbym zrobić wszystko, żeby ten wynik poprawić. No i przede wszystkim nie dostać dwóch czerwonych kartek, ani najlepiej żadnej. Nie, nic z tych rzeczy, żadnego czerwonego światła. Po prostu w zależności od tego, jaka sytuacja meczowa jest,
Była sytuacja też z Termaliką po tych dwóch czerwonych kartkach, gdzie wydawało się, że nie powinienem wychodzić, a mimo wszystko wyszedłem i nie mam z tym żadnego problemu. A po meczu z UKS-em, dwa mecze już z tamtego sezonu to mam. Udany w Łodzi, trochę mniej udany w Tychach. Czy to ma jakieś przełożenie na to, co się teraz dzieje w przygotowaniach? Czy macie tamte mecze w pamięci? Znaczy, na pewno tamte mecze były w naszym wykonaniu, myślę, że dosyć dobre, przede wszystkim ten na wiosnę, ten pierwszy mecz, tak, był na pewno dobry w naszym wykonaniu. Ten mecz tutaj też myślę był solidny, nie udało się go wygrać, ale też myślę był solidny i był przede wszystkim taki, można powiedzieć, ciężki gatunkowo, bo był naprawdę jeszcze, wszystko było możliwe, gdyby zespoły Radomiaka lub Termaliki się potknęły, to naprawdę moglibyśmy sobie pluć w brodę, że nie dociągnęliśmy tego zwycięstwa. Ostatecznie jakby ani remis, ani wygrana, czy porażka, nic to nie zmieniało, tak? Więc nowe rozdanie i skupiamy się po prostu na tym przeciwniku. Jest też kilka nowych twarzy w zespole UKS-u i nowy trener, więc na analizie na pewno wszystkiego się dowiemy, jak grają, jak się zachowywać w danych sytuacjach, żeby po prostu wywieźć korzystny wynik i tyle. Tak duży markowy, czy tak to nazwijmy, czy to dobrze, że właśnie co mecz, co tydzień będzie taka walka, gra, mecz z poważną firmą? Myślę, że tak. No, po to się gra, żeby grać z najlepszymi, tak? A jeśli te marki są najlepsze w pierwszej lidze, no to trzeba robić wszystko, żeby z nimi grać i wygrywać. Która z tych marek najbardziej bliska oczom, sercu? Na który mecz szczególnie chyba się ponawiało? Na żaden chyba nie nastawiam się. Na wszystkie po prostu tak, żeby punktować, wygrywać, ale żaden mecz już nie jest jakimś szczególnym. Nawet z Arką Gdynia wiadomo, że to sentyment i tak dalej, ale ten pierwszy mecz chyba w Gdyni taki był szczególny. A teraz to już po prostu podchodzę do tego, jak do każdego innego przeciwnika. Samo pytanie do trenera, jeżeli mogę powiedzieć, że ten zestaw drużyny pierwszej ligowej tabeli, szczególnie gdzieś tam uwagę zwraca w tej chwili. Jeszcze jak jest zbyt podrobny. Wie pan co, naprawdę patrząc na to, jakie drużyny będą występowały w Fortunie pierwszej ligi, to naprawdę budzi to szacunek. I wiele drużyn tutaj, patrząc również przez pryzmat regulaminu, który mimo wszystko jest bardzo atrakcyjny, bo z szóstego miejsca również można zrobić awans do ekstraklasy. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi markami będziemy się tutaj mierzyć. Mamy dużo pokory do tego. Oczywiście też wierząc w naszą moc, w naszą siłę i to, co dokonaliśmy, czy inaczej, jak dokonaliśmy się w zeszłym sezonie, no to też potwierdza, pokazuje nam, że możemy o tych celach sobie myśleć, ale oczywiście jest ŁKS w dalszym ciągu mocny kandydat do awansu. Jest Arka Gdynia, wszystkie te zespoły się zbroją. Jest Korona Kielce. W ostatnim okresie też Sandecja Nowy Sącz pokazała się w takim solidnym, za mało powiedziane chyba, tym solidnym zrywie, bo naprawdę imponujące wyniki na wiosnę. Resowia Rzeszów, także wszystkie zespoły, nikt tutaj w tym krótkim okresie letnim nie spał, każdy gdzieś zadbał o to, żeby się wzmocnić i ta liga naprawdę z roku na rok jest coraz ciekawsza i w tym sezonie będzie podobnie. Na pewno mecz z UKS-em to jest taki mecz tutaj w Tychach szczególny, choćby z racji tego, że kibice żyją ze sobą w zgodzie, choć warto zauważyć, że my w 2021 roku zagramy 4 razy w lidze z UKS-em.
Zagraliśmy w lutym, zagraliśmy w czerwcu, zagramy teraz w lipcu i w grudniu znowu będziemy grali z UKS-em. Więc rzeczywiście tych meczów z UKS-em jest dużo. Natomiast rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że pod względem tych, nazwijmy to, firm czy klubów, marek, miast, grup kibicowskich, to pierwsza liga wcale jakoś specjalnie nie będzie ustępowała w tym sezonie Ekstraklasie. Patrząc tutaj ze śląskiego punktu widzenia, 6 zespołów z województwa śląskiego, tak, czyli 1/8 ligi, 1/3 ligi, także tych meczów gdzieś o charakterze derbowym, takim lokalnym, tutaj ważnym, będzie sporo. Ale oczywiście poza tym takie kluby jak Widzew Łódź, jak Łódzki Klub Sportowy, jak Arka Gdynia, no to czy Korona Kielce, no to są kluby, które jednak sporo grały w ostatnich latach w Ekstraklasie i na pewno chcą do tej Ekstraklasy wrócić. Tak jak trener też powiedział, Resowia zbrojąca się, mocna Sandecja, także tak naprawdę do tego Miedź Legnica, która też przecież jeszcze nie tak dawno w Ekstraklasie grała i która też pewnie chciałaby tam wrócić. Także naprawdę tych mocnych klubów z fajną i historią i perspektywami na przyszłość jest dużo. Mówię, no sam ten rynek śląski, o którym powiedziałem, tutaj takie mecze jak z GKS-em Katowice, jak z tutaj zagranicznym rywalem z Sosnowca, czy nawet, nie wiem, mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała, który czeka nas już w czwartej kolejce, no to też na pewno będą takie spotkania, które bardzo tutaj kibiców będą interesowały i naprawdę warto przychodzić. Miejmy nadzieję, chciałem powiedzieć póki można, bo no, miejmy nadzieję wszyscy, że to nie będzie smutny sezon z pustymi trybunami, że już rzeczywiście kibice na stadionach będą, bo no, nie oszukujmy się, to od razu podnosi jakość spotkań, tak mi się wydaje, więc wszyscy chcemy tutaj grać dla kibiców i miejmy nadzieję pory na razie tych naszych pierwszych meczów bardzo atrakcyjne, bo i z UKS-em i z Miedzią Legnica zagramy tutaj w piątki wieczorem, także naprawdę warto na stadion przy Edukacji 7 przychodzić. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.